Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Obliż prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że liczba oczek w pierwszym rzucie jest o 1 mniejsza od liczby oczek w drugim rzucie. Proponuję to zadanko rozwiązać tabelką. Będziemy korzystali z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A przez prawdopodobieństwo zdarzenia omegi, czyli moc A. Przepraszam, nie prawdopodobieństwo, tylko moc zdarzenia A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających przez moc omegi, czyli liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. No i teraz tutaj sobie rozpiszmy to tabelką. Mamy dwa razy rzut kostką, pierwszy i drugi. Pierwszy mamy możliwości 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drugi mamy możliwości 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i teraz oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że liczba oczek w pierwszym rzucie jest o 1 mniejsza od liczby oczek w drugim rzucie. To jest pierwszy rzut, to jest drugi rzut. W pierwszym rzucie jedynka, w drugim jedynka odpada, bo my chcemy, żeby było o 1 mniejsze od liczby oczek w drugim rzucie. Czyli pasuje nam jedynka z dwójką, prawda? To sobie podzielę tutaj jeszcze. Czyli tak, jedynka jest o 1 mniejsza od dwójki, pasuje. Dwójka o 1 mniejsza od trójki, pasuje. Trójka o 1 mniejsza od czwórki, pasuje. Czwórka o 1 mniejsza od piątki, pasuje. Piątka o 1 mniejsza od szóstki, pasuje. Czyli liczba zdarzeń sprzyjających A to jest 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A teraz liczba omega, czyli wszystkich zdarzeń, ile mamy? To tyle, ile to jest 6 razy 6, po prostu 6 wierszy, 6 kolumn. Czyli 6 razy 6, czyli tyle, ile tutaj powiedzmy mamy teraz kratek w naszej tabeli, czyli 36 możliwych zdarzeń. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 5/36. To jest odpowiedź do zadania.